30 listopada w Auli Instytutu Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Tripoland. W Zagórzu firma planuje rozpocząć produkcję antywibracyjnych i dźwiękochłonnych elementów na początku sierpnia. Koncern powstał w Japonii w 1929 roku. Oddział polskiej spółki działa od 13 lat. Tripoland wchodzi w skład światowej grupy producentów części samochodowych Tokai Rubber Industries. Obecnie grupa TRI składa się z 20 zakładów lokowanych w różnych częściach świata, również w Polsce. W Zagórzu zlokalizowana jest specjalna strefa ekonomiczna. Jest teren, na którym mamy możliwość budowy naszej hali produkcyjnej. Zagórz znajduje się koło Sanoka, miasta, w którym tradycje przemysłu gumowego są bardzo duże. To między innymi wpłynęło na decyzję o lokalizacji nowego zakładu właśnie tutaj w Zagórzu. Firma Tripoland chce produkować w Zagórzu części do niemieckich samochodów. Audi, Volkswagena, BMW czy Porsche. Z przedstawicielem polskiego oddziału grupy TRI spotkały się władze sanockiej uczelni oraz wykładowcy Instytutu Technicznego. Po wstępnych rozmowach rokowania są pomyślne. Firma chce nawiązać współpracę z PWSZ na wielu płaszczyznach. Pierwsze dla nas bardzo interesujące pole to jest oczywiście praktyki w zakładzie, który powstanie w przyszłym roku w Zagórzu na Zasławiu. Firma oferuje również prócz praktyk pracę naszym absolwentom, oczywiście jeśli będą spełniali warunki firmy co do ich potrzeb. Będzie to firma zapewne i w dziale jakości, ale również linie produkcyjne, czyli linie technologiczne. Firma zajmuje się produkcją części do samochodów, więc my też kształcimy w zakresie i mechanika budowa maszyn, ale również w przyszłym roku, mam nadzieję, ruszy mechatronika, czyli automatyka, robotyka, której fachowcy będą potrzebni w tej firmie. Bardzo miło będzie nam gościć studentów sanockiej uczelni na wizytach studyjnych w trakcie praktyk. Możliwe, że uda nam się zorganizować również wycieczkę dla pracowników naukowych i może również studentów do nas, do zakładów w Olbramie. Już padł pomysł, ponieważ firma będzie wymagała dobrej znajomości języka angielskiego. Tutaj będą zapewne prowadzone rozmowy z panią rektor, aby udoskonalić język techniczny absolwentów kierunków mechanicznych. Język angielski techniczny, typowo techniczny, nie ogólny. Japonia jest drugim po USA największym zagranicznym inwestorem w Polsce. Tripoland to kolejna w ostatnich miesiącach japońska inwestycja w naszym kraju i dowód, że trzęsienie ziemi i tsunami z marca 2011 roku absolutnie nie zniechęciły przedsiębiorców z kraju kwitnącej wiśni do projektów nad Wisłą.